I tak jak wyznajemy, tak jak już pewnie od iluś lat uczęszczacie do swoich kościołów, bo jesteśmy z różnych, ale wierzymy w jednego Pana, amen, w Jezusa Chrystusa. Amen. Ja dzisiaj będę tak się pytał, żeby mieć taki feedback od was, żeby usłyszeć, czy nie śpicie. Jesteście już po przerwie, nie musicie myśleć o kolejnej przerwie, bo tam nic za was nowego nie spotka, tylko kanapki. Ale ciasto już wjechało, więc teraz możemy się skupić na Bożym Słowie. Amen. Jesteście też spragnieni Bożego Słowa na tym miejscu? O, jedna osoba jest. Więc będę dzisiaj głosił chociaż do tej jednej osoby. Wierzę, że są takie osoby, które pragną coś przeżyć z Bogiem dzisiaj, że pragną jakiejś zmiany w swoim życiu. Ciężko jest mówić o zmianie, skoro chodzi się do kościoła już jakiś czas i słyszało się już tyle kazań. I powiem wam szczerze, już w samych tych pieśniach ogłaszamy pewne prawdy Boże, jesteśmy bardzo blisko pewnych prawd Bożych, ale tak naprawdę w nie nie wchodzimy. I dzisiaj chciałbym, aby Duch Święty poruszył wasze serca, abyśmy w pewne prawdy Boże weszli, bo jeżeli nie wejdziemy w nie, to się w waszym życiu nic nie zmieni. Tak samo jak kwestia zbawienia, dopóki tego nie uchwycicie, dopóki tego nie weźmiecie do siebie, to będzie dla was tylko informacja. Tak jak mówi Boże Słowo, głupstwo, mowa o krzyżu dla tych, co giną. Chciałbym, abyśmy zaczęli to tak od początku. Mówimy, dzisiejszy temat jest, czy chcesz służyć Jezusowi, ale ten temat ściśle wiąże się z kwestią zwycięskiego życia. I tak to mnie mocno dotyka, to co Bóg pokazał mi i pokazuje, to mnie bardzo mocno dotyka, bo jesteśmy bardzo blisko pewnych rozwiązań w naszym życiu, chodzimy wokoło tego stołu, który jest zastawiony i nie bierzemy z niego i nie stosujemy. Tak jak pierwsza kwestia zbawienia, to, co się dokonało na krzyżu, dokonało się nasze zbawienie tam. Amen? Amen? Śmiało, odważnie, jesteście młodymi ludźmi, jesteście w kościele. Możecie śmiało powiedzieć amen. Amen? Zgadzacie się z tym? To nie są moje słowa, to mówi Boże Słowo. Ale tam na krzyżu dokonało się coś jeszcze więcej. Wiecie o tym? Tam dokonało się też nasze zwycięstwo nad grzechem. Czy ktoś może powiedzieć też tak samo zdecydowanie i głośno amen? Amen. Może już było trochę ciszej. Ale to jest coś bardzo ważnego, bez czego nie pójdziemy dalej, bez czego nie będziemy mogli żyć zwycięskim życiem, a przez to służyć Bogu. Nie możemy poświęcić Bogu niczego, co jest z nas. On tego nie przyjmie. To chyba wiemy. Jeżeli doświadczyłeś już zbawienia w swoim życiu, to możesz mieć takie teraz problemy z tym, jak to wszystko w takim razie, o co chodzi. Nie rozumieć pewnych takich podstawowych rzeczy w swoim życiu. Skoro jestem zbawiony, o co chodzi, Boże, o co chodzi z tym zwycięskim życiem? Nie radzę sobie z tym. Wiem pewne prawdy, Boże, z Twojego słowa, to mnie bije, pokazują mi, jak mam żyć, jak powinienem żyć. Zgadzam się z tym, ale rzeczywistość jest całkiem inna w moim życiu. Nie idzie to w parze w ogóle. Nie wiem, czy ktoś ma takie myśli, czy ktoś takie coś kiedyś przeżywał. Ja już tu mówię po tym, jak oddaliście swoje życie Bogu. Te osoby, które nie oddały życia Bogu, nie mają takich myśli. One nie rozważają takich tematów, jak służyć w ogóle Bogu. A więc kiedy byliśmy martwi w naszym grzechu, w naszym upadku, nie mogliśmy Mu nic w ogóle poświęcić na rzecz swojego życia, nic. To jest chyba dla nas jasne. My jesteśmy już tutaj w kościele, jesteśmy młodzieżówkami. Wierzę, że większość z was już jest po tej decyzji, podjęcia tej decyzji w swoim życiu, że aleluja, Jezus jest moim Zbawicielem. Amen? Że podjęliście taką decyzję w swoim życiu. Ale rozbijamy się dalej po tej decyzji. Po jakimś czasie jesteśmy gorący. Chcemy to pod wpływem jakichś emocji naszych, chcemy poświęcić to życie Bogu, bo czujemy, że tak powinno być, że tak to powinno wyglądać, że Bóg to oczekuje od nas, więc chcemy to uczynić, chcemy to zrobić. Zgadzamy się z tym, chcemy tego, ale trochę wykonania nam potem brakuje. Potem życie pokazuje nam coś innego. Więc to są dwie różne kwestie. Kwestia zbawienia, która dokonała się na krzyżu i kwestia zwycięskiego życia. Zwycięskiego życia nad grzechem, które też się tam dokonało dla ciebie.
Te kwestie są do siebie podobne, ale to nie jest to samo. Więc może być tak, że oddałeś swoje życie Jezusowi, ale po jakimś czasie znowu zaczynają się pojawiać w twoim życiu te stare jakieś takie nawyki, stare grzechy zaczynają pukać do ciebie i cię szarpać. I zaczynasz upadać. Znowu w to samo. Czy teraz wymyślam, czy zdarzyło się wam takie coś? Czy po prostu po podjęciu decyzji, że Jezus jest moim Panem, już nie mieliście żadnych ataków, żadnych problemów, byliście wolni, nie musicie się zmagać już więcej z problemami ani z grzechem? Czy się zmagacie? Zmagacie się czy nie? Bo nie widzę waszych reakcji. Zmagacie się. Chwała Panu. To dobrze. To znaczy, że coś już widzicie, że coś się jednak dzieje dalej, że to nie koniec. Kiedy jesteśmy zbawieni, kiedy dostajemy to, to w naszym życiu pojawia się pokój, pojawia się radość. W tym momencie, pamiętacie to? Wróćcie takimi myślami, kiedy zawierzałeś swoje życie Bogu. Co na ciebie spłynęło, nie? I wiemy, do czego jesteśmy powołani, to, co mówi Boże Słowo, że jesteśmy powołani do życia, do pełni. Boże Słowo mówi cały czas o pełni, nie? I po jakimś czasie zaczyna nas to drażnić chyba, nie? Bo tak nie jest. Bo nie dostrzegasz tej pełni w swoim życiu. Chociaż Boże Słowo o tym cały czas mówi. Do działania, do życia z Jego wolą zgodnie. Więc musimy sobie zadać pytanie, więc jakie życie tak naprawdę prowadzimy? Czy zgodne z tą Bożą wolą, to co jest napisane w Bożym Słowie, czy jednak coś mi się rozjeżdża? Jeżeli nie żyjemy takim życiem, to znaczy, że brakuje nam zwycięstwa w naszym życiu. Amen? Że gdzieś coś jest nie tak. Musi dokonać się jakiś przełom kolejny w naszym życiu. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. Bo nie ma mowy o służbie, jeżeli nie będziemy prowadzić zwycięskiego życia. Bóg po prostu tego nie przyjmie. On nie może tego przyjąć. Ale o co chodzi? Paweł też się nad tym zastanawiał, też się z tym zmagał, więc otwórzmy już pierwszy fragment z Bożego Słowa, zaglądnijmy, co pisze Paweł w liście do Rzymian, 7 rozdział, 18 wiersz. Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele. Paweł tu pisze o sobie. Przekonuje się po pewnym czasie, on poszedł za Bogiem, uwierzył mu, Jezus mu się objawił tak jak tobie, on mu oddał swoje życie i poszedł, tak? I patrzcie, co on tam pisze w liście do Rzymian. Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie to, jest w moim ciele dobro. On też się z tym zmagał, on też się z tym musiał zmierzyć, on też się z tym spotkał w swoim życiu. Takie jest powiedzenie młodzieżowe, aleluja i do przodu. Bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, odczuwacie takie pragnienie? Chcielibyście czynić dobrze, amen? Chcemy czynić dobrze. Wykonania tego, co dobre, brak. I tu też amen. Chciałoby się powiedzieć nie amen, ale taka jest prawda. Bynajmniej tak było w moim życiu, że oddałem swoje życie Jezusowi, chwała, aleluja i do przodu, ale bum! Pojawia się znowu jakiś grzech w moim życiu. Coś jest nie tak, coś mi się rozjeżdża. Gdzie ta pełnia życia, gdzie ta pełnia radości, gdzie ta pełnia pokoju? Gdzie jest to Boże zwycięstwo w takim, gdzie jest powiedziane, że mam w tym żyć, że mam w tym chodzić, że mam nad tym panować? Paweł miał to samo. On zauważył, że w nim, że on sam, on nie ma dobra. On też miał pragnienie dobra, ale wykonania brak. W nim samym, w jego własnej sile, w jego własnej mocy. I potem po takiej cudownej euforii w naszym życiu, że coś się zmieniło, że coś się zmieniło na lepsze, że teraz to już musi być dobrze, teraz to już pójdziemy do przodu, aleluja, i do przodu, nagle okazuje się, że w naszym życiu pojawiają się porażki. Pojawiały się? Jedna osoba jest szczera dzisiaj. Aleluja. Ale patrząc na wasze miny, chyba wiecie, o czym mówię.
Wiem, o czym mówię, bo mówię teraz o sobie. One wiązały się właśnie z tym grzechem, tą kwestią zwycięstwa w moim życiu. I skoro uważasz, że może twoje życie jest w porządku, nie jest tak najgorzej jeszcze, nie zauważasz tego w swoim życiu, tej całej tego niezrozumienia, o co w ogóle chodzi, to Jezus, będąc na ziemi, on powiedział kazanie na górze. Ja wam dzisiaj powiem kazanie w Betelu, żeby wam pokazać takich parę obszarów, takich może rodzajów porażek w naszym życiu, sfer, gdzie upadamy, takich grzechów. Będziecie mogli wtedy troszeczkę sobie może uzmysłowić, poszperać, czy gdzieś właśnie w tej dziedzinie gdzieś coś jest nie halo. Bo jeżeli się z tym nie zmierzysz, nie zmierzymy się z tym dzisiaj, to nie zrobimy dalej kroku. Więc po pierwsze, grzechy duchowe, możemy powiedzieć. Jakie to są? To jest pycha, to jest zazdrość, niewiara, wytykanie błędów komuś albo sobie, brak modlitwy się potem pojawia, wątpienie i niepoddawanie się Bogu potem, nie? Drugie to mogą być w tej sferze cielesne, grzechy cielesne, takie jak cudzołóstwo, nieposkromione oczy. Kochani, ja nie chcę dzisiaj mówić o grzechach, o grzechu, nie chcę się za bardzo skupiać, ja chcę to tylko wymienić i pójść dalej. Ale chcę, żebyśmy tylko zwrócili na tą uwagę. Tu są na przykład nieposkromione oczy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach my jako młodzi mamy z tym problem. Te czasy sprzyjają temu grzechowi. Jesteśmy wystawieni na taką próbę, żeby się z tym zmierzyć. Wystarczy sięgnąć po telefon, nie? Faceci. Wiecie, o czym mówię? Dziewczyny zresztą nie są lepsze. Ale tu nie chcę brnąć dalej. Także bardzo szybko można się rozbić. No nie? Rozjechać. Trzeci na przykład, grzechy umysłu. O co chodzi? To są takie błądzące myśli bez celu, wymykające się nam spod kontroli. One są nieczyste, ulotne, osądzające. Jesteśmy po prostu nieskoncentrowani na niczym, rozbici w naszych myślach. Zdarza się wam tak czasem? Wiecie, że to też jest grzechem? Bo nie ujarzmiamy naszych myśli, nie dajemy pod posłuszeństwo Chrystusowi, czyli to jest grzechem, bo tak mówi Boże Słowo, nie? Że każdą myśl mamy dać pod posłuszeństwo Chrystusowi. Tak jest napisane? Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli tego nie robimy, to jest grzechem? Zdarza się nam to? Niektórzy są tak w swoich myślach poplątani, że no po prostu ciężko jest z tego wybić czasem. Pojawiają się w waszej głowie czasem takie myśli bez sensu i myślicie o jakichś głupotach i to tak trwa i trwa? Grzechy w ciele. O co mi chodzi na przykład w tej sferze grzechy w ciele? To jest przykładanie zbyt wielkiej wagi do odżywiania, do snu, do wyglądu. Jesteście młodzi, to wiecie, o czym mówię. Niektórym to z wiekiem przechodzi, niektórym nie. Po małżeństwie. Do kwestii zdrowia. Niektórym troszeczkę tam przesadzają, nie? Jakby chcieli żyć wiecznie w tym ciele, na tej ziemi. Ja nie mówię, żeby o siebie nie dbać, czy tak dalej. Wiecie, o czym mówię? Nawyki jedzenia słodyczy, picia i tak dalej. Wszystkie jakieś inne rzeczy, które nie kontrolujemy, które przestajemy kontrolować, które zaczynają nami kontrolować. Grzechy usposobienia związane z naszym charakterem, na przykład upartość, legalizm, nieugiętość, słabość, skrytość, chęć pokazania się. Jesteśmy wybuchowi, gadatliwi, plotkarscy. Tacy po prostu jesteśmy, nie? Niektórzy są tacy, że się gdzieś tam schowają z tyłu lepiej, żeby się do niego nie odzywać, nie widzieć. On po prostu jest. I jeden wychodzi do przodu i chce się pokazać. To są cechy związane też z naszym charakterem. Szósty. Brak pragnienia posłuszeństwa Bożemu Słowu. Jak to rozumieć? Ilu przykazaniom jesteśmy posłuszni w takim razie? Jak czytamy Boże Słowo. Podam tylko jeden przykład, żeby tak wiedzieć, o czym w ogóle mówimy. Martwienie się. To jest takie na czasie teraz. 2 lata pandemia, teraz wojna, nie? Wiecie, że martwienie jest grzechem?
Martwienie się jest grzechem? Czy ktoś się martwi? 7. Nie oddawanie Bogu tego, czego On od nas wymaga. To jest bardzo wiąże się ze służbą. Co przez to rozumiem? Jeżeli nie oddasz ludzi w swoim życiu, żonę, dzieci, rodzinę, nie oddasz. Jest to napisane w Bożym Słowie, nie? Swoich spraw, swoich rzeczy, portfela. Na końcu nas samych. I 8. Już kończę, żeby was nie dobić i siebie. Zamierzanie nieprawości i odmowa upamiętania za grzechy. O co chodzi? Za grzechy, które należy wyznać. To chodzi o to, że skrycie tak naprawdę my miłujemy ten grzech, czyli to, co robimy źle. My nie chcemy tego pozbyć się z naszego życia, bo to nam przysparza jakieś radości. My z tego czerpiemy coś, chociaż się tego wstydzimy, po czasie zaczynamy tego nienawidzieć, ale dalej to kochamy. Wiecie, o czym mówię? Odmowa upamiętania za grzechy. Tak jak z kimś się pokłócisz, ktoś do ciebie powie coś złego, ty mu odburkniesz, ale miałeś rację, no bo gościu do ciebie wyskakuje i w ogóle o co mu chodzi, nie? To go sprowadzasz do parteru i mu tłumaczysz, o co w ogóle chodzi, nie? Ale po pewnym czasie idziesz do pokoju i taki masz niesmak, no bo w sumie po co mu tak odburknąłem? I czujesz, że Duch Święty ci tam drąży, mówi, no przeproś go, pogość, ale ty taką niepotrzebną rozmowę prowadzisz z Bogiem, no ale przecież miałem rację, no i o co chodzi? Co miałem mu powiedzieć? Rozumiecie, o co chodzi? To tak jak dwoje dzieci się pokłóci, ten drugiego uderzy, no przeproś go, też go przeproś, będzie dobrze, ale tego nie robimy, bo on mnie uderzył. Tak jak małe dzieci się zachowujemy. Rozumiecie, o co mi chodzi? To też jest grzechem. I tak jak kiedy byliśmy zbawieni, doświadczyliśmy tego zbawienia dzięki krzyżowi, kiedy przyszliśmy pod krzyż i wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone, wszystko załatwione, super, już będzie. Myśleliśmy, że już one nigdy do nas nie wrócą. Że już żeśmy się z tym po prostu rozprawili w naszym życiu. Myśleliśmy, że radość i pokój pozostaną z nami aż do przyjścia Pańskiego. I to jest właśnie to, do tego momentu zmierzam, do tego chciałem właśnie momentu was sprowadzić, żebyśmy zaczęli teraz myśleć, czy doświadczacie tego samego w swoim życiu? Takiej huśtawki? Spowodowanej tymi atakami? Czy doświadczasz takiego cyklu porażek w swoim życiu? Potem zwycięstwa? Zwycięstwa nad tym grzechem? Potem znowu musisz się upamiętać, bo Bóg ci coś pokazuje. I cały czas mamy taką nadzieję, że sobie w końcu z tym poradzimy, że jakoś sobie z tym uporamy. Cały czas z tym walczymy, zmagamy się i dokładamy własnych sił. To w takim razie będę się więcej modlił o to. W takim razie może za mało się modliłem. Może będę pościł jeszcze o to. Pytanie meritum. Jak doświadczyć w takim razie zwycięskiego życia? Bo o to się rozbijamy głównie. Dlatego, że bierzemy tylko część z mocy krzyża, z tego, co jest do nas dostępne, czyli bierzemy tylko tą część zbawienia, a nie zauważamy tej drugiej cudownej rzeczy, która się dokonała na krzyżu. I jej nie bierzemy przez wiarę do naszego życia. To po pierwsze, co musimy zobaczyć i zaakceptować w naszym życiu, to Jego ocenę, Bożą ocenę odnośnie ciebie, odnośnie mnie. Taką prawdziwą. Chcesz szczerą odpowiedź, co Bóg myśli o tobie? Bóg już dawno stracił nadzieję. Bóg już dawno nic od ciebie nie oczekuje i nie chce. Odnośnie człowieka ogółem, odnośnie ciebie i mnie. Bo jeżeli by tak było, jeżeli by dalej oczekiwał, to by nie posłał swojego syna, tak? Zgadzacie się ze mną? Ale my dalej żyjemy tak, jakby Bóg tego od nas oczekiwał, że my to sami zrobimy dla Niego. Że my to sami osiągniemy.
co się narodziło z ciała, jest ciałem. Ono się nigdy nie może zmienić. Wiecie, gdzie jest miejsce ciała? Na krzyżu. To, co musisz dzisiaj zrozumieć, to to, że musisz umrzeć. Musisz umrzeć, bo nic się nie zmieni w twoim życiu. To jest jedyne wyjście. Śmierć. Żeby nie było, że tutaj jesteście z innych zborów, że gościu głosi i nawet Biblii nie otworzył, więc otwórzmy Boże Słowo. W Ewangelii Łukasza. O jeszcze jednej takiej bardzo ważnej, istotnej zasadzie odnośnie tej kwestii chciałbym powiedzieć. To jest zasada nieustannego braku jednej rzeczy w naszym życiu. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 18 rozdział, 18 wiersz. Fajnie tak młodzieżowo, 18, nie? 18, 18. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 18 wiersz. To jest po to, żeby może jak te punkty, które mówiłem, że może tam się nie zahaczały za bardzo o ciebie, coś bardzo cię nie dotyka, a może już cię coś dotyka i wiesz, że w jakiejś dziedzinie swojego życia upadasz i nie potrafisz po prostu się z tym zmierzyć, po prostu jesteś za słaby. Z innymi dziedzinami w swoim życiu się potrafisz zmierzyć, ale z tą dziedziną po prostu cię rozwala. No po prostu ręce ci masz odrąbane i nic nie potrafisz zrobić, po prostu poddajesz się jak dziecko. Tak to na ciebie działa. I był też taki jeden gościu, młody, który przyszedł do Pana Jezusa i o tym tutaj czytamy. Bariera bogactwa, to jest akurat zatytułowane. Czytamy. Ja czytam z nowego przykładu. Pewien dostojnik zadał mu pytanie. Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry. Nikt nie jest dobry. Tylko jeden Bóg. Ciekawa odpowiedź. Znasz przykazania, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie poświadczaj nieprawdy, szanuj swego ojca i matkę. Dostojnik na to, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział, jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem zaś przyjdź i naśladuj mnie. Na te słowa dostojnik zasmucił się głęboko, był bowiem wyjątkowo bogaty. Gdy Jezus zobaczył jego wielki smutek, stwierdził, jakże trudno tym, którzy mają majątki, wejść do Królestwa Bożego. Doprawdy łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ci, którzy to usłyszeli, zapytali, kto więc może być zbawiony? Tu jest mega odpowiedź. To jest ta odpowiedź, którą dostojnik nie zauważył, którą zlekceważył. Jezus odpowiedział, to, co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga. Tak jak zbawienie nie jest możliwe do osiągnięcia przez ludzi, amen, zgadzacie się? Nie jest możliwe. Jest darem, trzeba je przyjąć. Amen? Tak życie w zwycięstwie też nie jest możliwe. Nie jest możliwe, i musisz to zrozumieć w końcu, że to nie jest możliwe, żebyś żył życiem zwycięskim. Ty sam. I ten młody człowiek się mocno zasmucił nad tym, bo to zrozumiał. Bo Jezus go sprowadził do parteru, bo on myślał, że jest taki okej, że wszystko robi. Chociaż to jest dziwne, ale Jezus z tym nie dyskutował, ale pokazał mu jedną rzecz. I to jest ta zasada jednej rzeczy. I to jest ta zasada jednej rzeczy, którą chcę, abyś dzisiaj pomyślał, zastanowił się, zatrzymał w swoim życiu i rozważył z Bogiem, z Duchem Świętym. Pokaż mi tą rzecz. A może już wiesz, już o niej myślisz. Już wiesz. Zasada jednej rzeczy. Jezus pokazał temu bogatemu, że nie jest w stanie o własnych siłach. On wypełniał prawo. Ale jeżeli on by chciał coś osiągnąć sam, Bóg bym pokazał jeszcze drugą, trzecią, czwartą, piątą. Pokazał mu jedną. Gdzie gościu odpadł. Zasmucił się, odwrócił napięcie i poszedł do domu. Taki
bogobojny. Jego błąd nie polegał na tym, że zdał sobie sprawę z własnej bezsilności, że nic nie jest w stanie w takim razie zrobić, ale jego błąd polegał na tym, co mówi Jezus. On tego nie uchwycił, że nie skorzystał z tej zdolności, że Bóg to potrafi zrobić. Że Bóg to zrobił. To, co jest niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga. Jak wrócicie sobie do swoich domów, tam jest jeszcze rozdział 19, przeczytajcie sobie, o czym tam jest mowa. O Zacheuszu. Ciekawa historia. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Bogaty młodzieniec poszedł do domu, a to nagle stara sknera. Przepraszam, że tak mówię, ale tak mi się wydaje, że taki chyba był. Bo tym, czym się pałał, to nie było chwalebne. On tego nie robił pewnie dla dobrego imienia. Jak wam się wydaje? To robił chyba dla jednego celu. Jak myślicie, dla jakiego? Zacheusz. Poczytajcie sobie, on to robił dla pieniędzy. Ale co się stało, jak zlazł z tego drzewa, jak spotkał się z żywym Bogiem, co on zaczął mówić do Boga? Co on powiedział Jezusowi? W czwórnasób oddam to wszystko. Połowę majątku rozdam biednym. Myślicie, że on byłby zdolny do tego sam, żeby to tak oddać sam z siebie? Wtedy zapanowało Królestwo Boże w jego życiu. Ale nie chcę mówić o Zacheuszu. Pójdźmy dalej. Więc ten pierwszy krok do zwycięstwa, jakim jest, co musimy uczynić, ten pierwszy krok, to uświadomić sobie, że nie jesteśmy do niego zdolni. Nie jesteśmy zdolni do życia zwycięskiego. W własnej sile. Musisz sobie to dzisiaj uświadomić, wbić sobie to do głowy i się z tym pogodzić. I chwała Bogu, że nie jesteś zdolny, że ja nie jestem zdolny. I Bóg musi ci to udowodnić, tak jak na przykład temu młodzieńcowi, na zasadzie tej jednej rzeczy. Zastanów się i odpowiedz sobie dzisiaj, teraz, może w domu, jaka to jest rzecz, to jest ważne. Jeżeli tego nie ujrzysz, tej swojej własnej słabości, tej własnej niemocy, to dalej będziesz brnął we własnych siłach i chciał osiągnąć to zwycięskie życie. I nie doświadczysz wtedy mocy Chrystusa w swoim życiu. Drugi krok, jaki powinniśmy zrobić, to zrezygnować z jakichkolwiek prób poradzenia sobie. Nie mogę sobie poradzić, po prostu bez Boga, jak patrzę na swoje życie, nie mogę. Ja nie chcę sobie bez Niego poradzić już. Uwierzcie mi, starałem się. Czasem nawet mi wychodziło przez jakiś czas. Tak mi się bynajmniej wydawało. Aż musiałem przyjść do Jezusa i powiedzieć, proszę, uczyń to za mnie. Bo On, moc Jego, nie jest po to, żeby uzupełniać moje braki, moje niemoce. Nie jest tylko po to. Tego, co mi brakuje. Nie jest po to, aby załatać jakieś dziury w moim życiu. Czytamy o tym też w Bożym Słowie. Nie powinniśmy doszywać czegoś do starego, nie? Czegoś, co jest nowe. Trzeci krok, jaki w takim razie powinniśmy uczynić, to jest uwalniający krok. Wiecie, jaki to jest krok? O tym pisze apostoł Paweł. W drugim liście do Koryntian, 12 rozdział, 9 wiersz. On też to zauważył w swoim życiu. Chlubienie się swoimi słabościami. Przeczytajmy ten fragment. Drugi list do Koryntian, 12:9. To jest wtedy, kiedy apostoł Paweł się zmagał. Czytacie Biblię, znacie to. Jak nie, to przeczytajcie sobie ten cały fragment. I to sam, co Bóg mu odpowiedział, ale mi odpowiedział, Bóg apostołowi Pawłowi. Wystarczy ci moja łaska, mówi Bóg do apostoła Pawła. W słabości doskonali się moc.
Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak, chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. I tak jak tutaj przyszliście z takim może ciężarem, że nie radzicie sobie w swoim życiu z tymi ciężarami i się chcieliście tak użalać przed Bogiem, tak teraz powinniśmy przyjść i powiedzieć: Boże, dzięki Ci. Niech to objawienie, niech Duch Święty stąpi dzisiaj na was i wam to objawi i wykrzyczcie razem z Nim w posłuszeństwie, powiedzcie: dzięki Ci, Boże, za moje słabości. Dzięki Ci, że sobie nie radzę, że nie jestem w stanie sobie poradzić. Dopiero wtedy będziesz uwolniony. Jak sobie zdasz z tego sprawę, jak zaczniesz Go chwalić za to, a nie uciekać z tym, a nie starać sobie z tym jakoś poradzić. Kogo chcesz oszukać? Aleluja. Jeżeli to zrobicie, to zwyciężycie, wiecie? Jeżeli to ujrzycie w swoim życiu, to zwyciężycie. Ale będzie tak, że szatan przyjdzie po pewnym czasie i powie: widzę, że i tak sobie nie radzisz. Że się wcale nie zmieniłeś, nie? Kamil, no kogo chcesz oszukać? Chłopie, co wtedy masz odpowiedzieć? Jak masz się zachować? Jak szatan przyjdzie i będzie się pytał, czy rzeczywiście zwyciężyłeś? Jak powie, że widzi, że znowu jesteś taki sam? Odpowiedz mu: martwiłbym się, gdyby to zależało tylko ode mnie. Ale Pan jest moim zwycięzcą. Diabeł przyjdzie i powie ci, że nie jesteś dobry, że znowu sobie nie radzisz z tym albo z tamtym. Będzie ci chciał to wytknąć. Odpowiedz: dzięki i chwała Bogu, że sobie nie radzę. Nie jestem dobry. Mówi, że jesteś słaby? Powiedz tylko: to wspaniale. Teraz Chrystus ma okazję zamanifestować swoją siłę w moim życiu. Jak sobie uświadomisz to, że jesteś słaby, że nic nie możesz, dopiero wtedy Chrystus może coś zrobić. Dopiero wtedy dasz Mu pole do działania. On zamanifestuje dopiero wtedy swoją moc. Zauważ, że to nie jest kwestia zamiany, jakiejś poprawy, a to jest totalna wymiana na coś nowego. Nowe stworzenie. Dopóki na tronie twojego serca będziesz siedział ty sam i będziesz sobie starał i chciał dalej poradzić w swoim życiu z wszystkim, połączyć wszystkie kropki, tak żeby Bóg był zadowolony, to na dłuższą metę, prędzej czy krócej, czy szybciej się rozbijesz. Taka jest prawda. Już to zrobiłeś nie raz. I musiałeś się zbierać z podłogi. Ja mówię tu o sobie. Więc o co chodzi? Otwórzmy sobie list do Galacjan 2:20. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. To pisze apostoł Paweł. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, tak. Teraz żyjemy w ciele. Lecz żyję, wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. To jest pierwszy ten warunek. Patrzyliśmy na kroki, jakie musimy zrobić, żeby osiągnąć zwycięstwo. Musimy to uznać, pogodzić się z tym. Tak?
zrezygnować z jakiejkolwiek próby poradzenia sobie w swoim życiu. I ten trzeci krok, żeby dziękować Bogu za nasze słabości, że sobie nie radzimy, że widzę, że sobie z tym nie radzę, że nie jestem w stanie sobie z tym poradzić i nie jestem w stanie i nie chcę już więcej starać się o własnych siłach. A teraz jak wytrwać w tym zwycięskim życiu? To jest to, co mówił dzisiaj Kamil o tym trwaniu. To musisz wiedzieć, że jesteś ukrzyżowany. To jest miejsce twoje na krzyżu. To, co pisze apostoł Paweł. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Co to znaczy być ukrzyżowany? To nie mieć już siły, tak? To znaczy umrzeć. To znaczy koniec. I dopóki będziesz widział w swoim życiu, że już nie ja, że żyję już nie ja, to będzie Chrystus. Jeżeli to oddasz, to będzie Chrystus wchodził w to miejsce. I On będzie walczył, On będzie zwyciężał. Ale jeżeli nie będzie tego, to będziesz ty. On na siłę cię nie zdetronizuje. On nie wejdzie, On nie zwycięży za ciebie, jak mu nie pozwolisz. On ci pozwoli brnąć w tym dalej. Musisz się z tym zgodzić, że jesteś bezużyteczny na śmierć po prostu. Zasługujesz tylko na to, na krzyż. Z tymi swoimi wszystkimi siłami i zamiarami. A jaki jest drugi warunek tego wytrwania? To musisz po prostu żyć w wierze. To tak jak w kwestii zbawienia. Przyszedłeś, oddałeś mu swoje życie, jesteś zbawiony, bo uwierzyłeś. Kto uwierzy i wyzna, tak, i w sercu to przyjmie, będzie zbawiony. Szatan przychodzi i potem też chce oddziaływać na twoją wiarę i to podważać. To samo dzieje się w kwestii zbawienia, to samo dzieje się w dziedzinie twojego życia, chodzenia o zwycięstwie. Musisz to uwierzyć. Pomimo tego wszystkiego, co widzisz naokoło, co szatan ci będzie mówił, musisz chodzić w wierze. Bo tak mówi Boże Słowo i koniec, i amen. Bóg dał nam swojego Syna, aby był naszą sprawiedliwością, odkupieniem i świętością. On jest naszą głową. Pozwól Mu być odpowiedzialnym w takim razie za te zwycięstwa. Po prostu Mu pozwól. Pójdź Go przodem. Niech On się z tym rozprawi w twoim życiu. Rozumiesz, o czym ja mówię teraz? Po prostu nie walcz dalej sam, bo nie jesteś w stanie zwyciężyć. Sam Bóg to mówi. Przed chwilą mogliśmy o tym czytać. Chyba już sam to dobrze zauważasz w swoim życiu. Mogliśmy na początku rozważać to Boże Słowo, jak Jezus traktuje latorośl, nie? Te gałęzie. To, że nie my przynosimy ten owoc, to zwycięstwo. To On wydaje ten owoc. To jest Jego owoc. Wydany przez Ciebie. Rozumiesz? To nie Ty przynosisz Mu owoc. Pozwól Mu wydać owoc po prostu. Pozwól Mu to. On wydaje ten owoc przez nas, jak Mu pozwolimy. To, co jest cudowne, wspaniałe, to to, że zwycięskie życie to nie przychodzi przez jakieś etapy, po jakimś czasie je osiągamy w swoim życiu, to jest tak samo jak ze zbawieniem. Jeżeli uwierzysz, że On żyje w tobie, to On da ci zwycięskie życie. Nie oczekuj najpierw rezultatów. Nie patrz najpierw na to. To nie jest wiara. Uwierz na słowo Pana.
nie polega na jakichś odczuciach własnych, uczuciach, emocjach. Na tym mamy budować swoją wiarę? Czy na Słowie Bożym? Dlatego dzisiaj musisz uwierzyć i pozwolić Mu na to, aby On zaczął zwyciężać w twoim życiu. A jaki będzie tego wynik, tego naszego zwycięskiego życia? Po co to w ogóle jest? Po co ten temat? Poświęcenia, życia, służby, bo tu mówimy o służbie, to się wszystko wiąże. To jest nierozerwalne. Otwórzmy sobie już ostatnie dwa fragmenty Bożego Słowa, takie podsumowujące, i potem będę chciał się jeszcze krótko pomodlić. Z listu do Rzymian, 6 rozdział, 12-13 wiersz. Niech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele i nie podporządkowuje was swoim rządzom. Nie udostępniajcie mu też swoich członków jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu jako ożywieni z martwych. Jemu oddawajcie swe członki, niech służą za oręż sprawiedliwości. Jaki jest więc ten wynik tego poświęcenia, tego oddania mu się, życia w zwycięstwie? Po pierwsze, w tym fragmencie widzimy, że to jest dla naszego własnego dobra, aby wydawać owoc sprawiedliwości, aby móc w ogóle coś wydać ku uświęceniu. To jest w ogóle wyzwolenie się z tej niemocy, z tego grzechu, zwycięstwo, rozumiecie? To jest po to, że Bóg daje ci taką możliwość, On już to zrobił, tylko to przyjmij, weź, uwierz, poddaj się. A zaczniesz wydawać owoce. To jest ten pierwsza rzecz. Dla samego siebie to zrób. I druga rzecz, w Rzymian 12, od 1 do 2. Apostoł Paweł pisze tam. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. To jest drugi wynik, po co mamy chodzić w tej służbie, zwycięstwie, poświęceniu dla dobra, dla Boga, służyć Mu, dla spełnienia Jego woli, dla poznania jej w ogóle, żebyś to w ogóle zrozumiał, o co chodzi. To musisz żyć zwycięsko, dla pracy dla Niego. I na końcu dzięki temu wszystkiemu możemy być dopiero święci, uświęceni, przyjęci, użyci do czegokolwiek. Wiecie, co znaczy święty? To znaczy oddzielony. Dla Niego. To jest służba. Służba to jest święty, oddzielony dla Niego. Nie żyjesz już sam dla siebie, w własnej sile, własnej mocy. Nie żyjesz też pod jarzmem grzechu. Ale żyjesz dla Boga. Jesteś dla Niego oddzielony. I taki obraz, jaki mi towarzyszył, jak tutaj mogliśmy śpiewać, uwielbiać Pana, to widziałem właśnie to, że Bóg chce nas posłać do służby. Nas, was, młode pokolenie. Wypchnąć to, żebyś to w ogóle uchwycił. Uchwyciłeś to dzisiaj do siebie, do swojego życia, co się wykonało na krzyżu. Nie tylko twoje zbawienie, ale też twoje zwycięstwo. Że możesz chodzić w zwycięstwie. Możesz chodzić wtedy dopiero, możesz mówić dopiero o jakiejkolwiek służbie, jeżeli będziesz chodził w zwycięskim życiu, w zwycięstwie. Jak możesz służyć Bogu w własnej sile? Jak możesz służyć Bogu, będąc w grzechu? Bóg tego nigdy nie przyjmie. Więc to jest taki warunek, podstawa. Być zbawionym, ale też żyć zwycięskim życiem. To się wiąże ze służbą. Z świętym życiem. I widziałem taki obraz, że Bóg wypycha nas, zachęca nas, chce nam objawić swoją prawdę i idźcie do przodu. I tak zrywamy się. Nie chcę powiedzieć jak lemingi, ale chwała Panu i do przodu. Po prostu uwierzyliśmy Mu na słowo, idziemy i nagle się pojawia taka przepaść, wiecie, nie? I ciemno. Ale tam wisi taka lina,
I sobie myślisz, no to sobie w takim razie po tej linie dam radę, spuszczę się na dół i pójdę dalej. Pokonam tą przepaść. I wskakujesz na tą linę i zaczynasz się opuszczać. Coraz niżej, jest coraz ciemniej, nic nie widać. I po pewnym czasie brakuje ci sił. Po prostu, wiecie, chłopy, taka pompa, że już nie dajesz siły, nie? Zębami, czokolwiek się już utrzymać. I po prostu nie widzisz tam dna, ciemność. I wyrwałeś do przodu, chcesz o własnych siłach to przeskoczyć, pójść dalej, ale orientujesz się, że jesteś w takiej sytuacji, w takim położeniu, że chyba bez wyjścia, że o własnych siłach już tutaj dłużej nie, do góry nie ma szans. Nie ma szans powrotu. I to jest dzisiaj słowo do ciebie i do każdego z nas, młodzi ludzie. Jezus mówi, puść się. Na Jego słowo, w imię Jezusa Chrystusa, On dzisiaj mówi, puść! Nie trzymaj dłużej tej liny w swoich rękach. A ty sobie myślisz, że przepadnie, że to już jest koniec. Jeżeli pozwolę Bogu przejąć kontrolę nad wszystkim w moim życiu, to jest koniec. To jest Afryka, Indie i koniec. Myślisz, że Bóg ma taką wolę do twojego życia, żeby cię wykręcić, złamać, zniszczyć? Myślisz, że jak dziecko przychodzi do rodzica i poddaje mu się, to on chce go zniszczyć? Wiecie, co Jezus powiedział też przy tym kazaniu o tym, jaki jest ojciec, jakie jest jego serce dla jego dzieci. Jak przychodzą, go proszą o coś, to co daje mu dobre rzeczy czy złe rzeczy? Dlaczego cały czas się boisz to puścić? Dlaczego boisz się? Dlaczego nie wierzysz Bogu? Bo nie chodzisz w wierze. Nie znasz ojca. Dopóki go nie poznasz, nie wiesz, nie znasz jego serca, nie pójdziesz za nim 100%. Dopóki ci się on nie objawi, nie jesteś w stanie go uwielbiać. Dlatego kiedy chwalimy go, uwielbiamy, to nie mamy rąk podniesionych, bo go tak naprawdę nie znamy, jaki on jest. Taka jest martwota w Kościele, bo nie ma wiary w to, kim On jest. Ale dzisiaj na Słowo Boże, to jest ten krok, który musisz powziąć, to jest puść się w swoim życiu, puść tą linę. A zauważysz, że 10 centymetrów pod spodem jest skała, jest stały grunt, jest Jezus Chrystus. Amen? Stań twardo na Bożym Słowie. Nie trzymaj już dłużej tej liny w swoim życiu, a przestaniesz żyć w porażkach w swoim życiu. Amen? Powstańmy. Kochani, nie myślałem o tym, żeby to robić, ale jeżeli są tacy, których to słowo jednak dotyka, dla których było to coś, co potrzebował usłyszeć w swoim życiu, aby przestać żyć tak, to jeżeli chcesz wyjść tutaj do przodu i puścić tą linę w swoim życiu, jeżeli chcesz się o to modlić, jeżeli chcesz żyć w życiu zwycięskim, jeżeli chcesz w ogóle mówić o tym, co jest służbą, co jest uświęceniem, co jest dalej, jeżeli chcesz zrobić ten krok wiary, to zachęcam cię, wyjdź tu, będziemy się o to modlić. Nie ma się czego wstydzić, nie ma się czego bać. Tak naprawdę, nie wiem, czy wszyscy, ale powinniśmy tutaj wybiec do przodu. Jeżeli czujesz, że Duch Święty cię porusza, jeżeli dotyka, pokazuje ci tą rzecz w twoim życiu, że jesteś bezsilny, jesteś słaby. Jeżeli się z tym zgadzasz i chcesz w końcu nie mieć już nad tym kontroli, oddać tą kontrolę Jezusowi Chrystusowi, to chodź tu do przodu, będziemy się modlić. Uczyń ten krok wiary. Amen.